fabryka Grupa Azoty, projekt Polimery Police, to jedna z najnowocześniejszych, największych inwestycji w europejskim przemyśle ostatnich lat. To zintegrowany kompleks chemiczny oraz nowy gazoport z terminalem przeładunkowo-magazynowym. To nowoczesna i bardziej ekologiczna produkcja tworzyw, które są wykorzystywane przez wszystkie branże przemysłu, bez których nasze codzienne życie byłoby trudne do wyobrażenia. To inwestycja, która wzmacnia pozycję gospodarczą Polski oraz pozycję Grupy Azoty na arenie międzynarodowej. Dzień dobry Państwu, mamy wielką przyjemność powitać Państwa w tym szczególnym dniu 22 czerwca 2023 roku w tak dostojnym gronie, ale przede wszystkim z tak szczególnej okazji, bo to wielki finał inwestycji, która będzie, a właściwie już zmienia i ma wpływ nie tylko lokalny, ale także europejski i globalny, a więc zmienia naszą rzeczywistość tu i teraz, a to proszę Państwa dopiero początek. I ten fakt warto nagrodzić teraz brawami. Poprosimy. Tak jest. To jest ta chwila, to jest ten moment. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Wolny. I Ida Nowakowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się na terenie nowej fabryki Grupy Azoty. Projekt Polimery Police. Jest to jedna z największych inwestycji europejskiej branży chemicznej. Warto podkreślić, że jest to kompleks chemiczny zintegrowany, w pełni niezależny, oparty naprawdę na najnowszych technologiach, którego częścią jest także morski terminal gazowy. Wielka rzecz. I trudno sobie teraz to wyobrazić, ale miejsce, gdzie w tej chwili jesteśmy, jeszcze dosłownie 4 lata temu było absolutnym nieużytkiem. Tutaj wszędzie była pusta przestrzeń, a w ciągu tych ostatnich lat zamieniło się jedno z najnowocześniejszych fabryk chemicznych w Europie. Więc tym bardziej, proszę Państwa, cieszymy się, że możemy tutaj być z Państwem i wspólnie uczestniczyć w tym bardzo ważnym, historycznym wydarzeniu. Historycznym nie tylko dla Grupy Azoty, ale oczywiście dla całej Polski. To prawda. Myślę, że to jest kolejny moment, żeby tę naszą radość zwerbalizować, a właściwie uwypuklić raz jeszcze. Wielkimi brawami dla tych, którzy od lat ciężką pracą, poświęceniem realizowali i zrealizowali ten projekt. I my, proszę Państwa, tak jest. Już za chwileczkę przechodzimy od teorii do praktyki, ponieważ wspólnie będziemy mieli okazję rozpocząć produkcję polipropylenu w nowej fabryce Grupy Azoty, projekt Polimery Police. Zaczynamy! Tak jest, proszę Państwa, za chwilę będzie jeszcze więcej oklasków, bo powitamy gości uczestniczących w tym wyjątkowym, jak już, przepraszam, będę się powtarzać, powiedziałam, historycznym dniu. Serdecznie witamy prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie prezesie. Na dzisiejszym wydarzeniu obecny jest także ambasador Republiki Korei w Polsce, pan Lim Hun Min. Witamy bardzo serdecznie. Gwanyeong, czyli witam. Tak jest. Witamy także przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dera. Dzień dobry. Miło nam także powitać wojewodę zachodniopomorskiego, pana Zbigniewa Boguckiego. Dzień dobry. Mamy także posłów na Sejm Rzeczpospolitej, pana Michała Jacha, pełniącego również funkcję przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. Witamy posła na Sejm, pana Leszka Dobrzyńskiego. Dzień dobry. Witamy posła na Sejm, pana Czesława Hoca. Jest wśród nas także pan poseł na Sejm, pan Artur Szałabawka. Dzień dobry. Witamy również posła na Sejm, pana Wiesława Krajewskiego. Witamy bardzo serdecznie. Serdecznie witamy także Jego Ekscelencję, obecnego wśród nas, arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Witamy również starostę polickiego, pana Andrzeja Bednarka. Jest z nami także burmistrz Polic, a więc pan Władysław Diakon. Dzień dobry. Są z nami przedstawiciele Korea Overseas Infrastructure and Development wraz z prezesem zarządu, dyrektorem generalnym KIND, panem Kang Kun Lee. Witamy. Witamy przedstawicieli Hyundai Engineering na czele z prezesem zarządu, panem Hong Hyun Song. Dzień dobry. Witamy
Witamy zarząd Grupy Azoty S.A. na czele z prezesem zarządu Grupy Azoty S.A. panem Tomaszem Hincem. Serdecznie witamy także wiceprezesa zarządu Grupy Azoty S.A., prezesa zarządu Grupy Azoty Police, pana Mariusza Graba oraz pozostałych członków zarządu spółki. Witamy państwa, dzień dobry. Witamy również zarząd Grupy Azoty Polyolefins na czele z prezesem zarządu panem Andrzejem Mielińskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Są wśród nas i serdecznie witamy przedstawicieli rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Grupy Azoty oraz pozostałych przedstawicieli zarządów i strony społecznej ze spółek grupy kapitałowej Grupy Azoty. Dzień dobry państwu. Witamy również przedstawicieli administracji publicznej, służb mundurowych, duchowieństwa oraz szkolnictwa i szkolnictwa wyższego. Poprosimy o brawo. Witamy oczywiście, mrugamy okiem serdecznie do kolegów po fachu. Witamy wszystkich dziennikarzy, dziennikarki, a także wszystkich pozostałych gości oraz wszystkich państwa, którzy są obecni tu i teraz z nami, niekoniecznie na żywo, ale także wirtualnie podczas transmisji online. Kłaniamy się, bardzo realnym uśmiechem pozdrawiamy. Dzień dobry. I wreszcie witamy bardzo serdecznie wszystkich, bez których ukończenie tej inwestycji po prostu nie byłoby możliwe. Dzień dobry. Bardzo serdecznie wszystkich witam gromkimi brawami, oklaskami. To jest ta chwila i ten moment, gdy mamy nadzieję, wszyscy czują się już serdecznie przywitani, czują się trochę jak u siebie. Ten przycisk, który państwo tutaj widzą na samym środku, nie będzie służył wbrew pozorom do żadnego konkursu sprawdzania wiedzy, wręcz przeciwnie. Przechodzimy. Dowiemy się dzisiaj trochę. I to sporo, ale przechodzimy do obiecanej praktyki. Tak jest, tym przyciskiem symbolicznie uruchomimy produkcję polipropylenu i zapraszamy na scenę prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Panie premierze, na scenę, którą na ten moment jest przestrzeń obok owego przycisku, to jest ta chwila i ten moment. Zapraszamy również ambasadora Republiki Korei Południowej w Polsce, pana Lim Kun Min. Sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta, pana Andrzeja Derę. Panowie zapraszamy. Wojewodę zachodniopomorskiego, pana Zbigniewa Bobieckiego. Zapraszamy do nas. Prezesa Grupy Azoty S.A. pana Tomasza Hinca zapraszamy. A także wiceprezesa Grupy Azoty S.A. prezesa Grupy Azoty Police pana Mariusza Graba. Prezesa Grupy Azoty Polyolefins pana Andrzeja Niewińskiego. A także prezesa zarządu dyrektora generalnego KAIND pana Kang Hun Lee. I prezesa zarządu Hyundai Engineering pana Hong Hyung Song. O podejście do przycisku poprosimy pana Tomasza Hinca, pana Mariusza Graba oraz pana Andrzeja Niewińskiego, ponieważ to jest ta chwila i ten moment z takim szerokim uśmiechem. Tak jest, czytają państwo w moich myślach. Ta chwila już się nie powtórzy, a więc aparaty w dłoń. To także sygnał do fotoreporterów, bo zaczniemy finalne odliczanie do momentu historycznego. Spoglądam na kolegów fotoreporterów. Gotowi? Czekam na OK. My niżej, czy w pierwsze rzędy nieco niżej? Pierwsze rzędy niech siadają. To jest uprzejma prośba tutaj do naszych gości w pierwszych dwóch rzędach. O właśnie, może w ten oto sposób, tak żeby poszło elegancko w świat. Panowie, dbam o was. No to co? Wspólnie poproszę o pomoc. Wszyscy razem od pięciu, proszę państwa. Księże arcybiskupie, odliczamy. Pięć! Cztery! Nie słyszymy! Trzy! Dwa! Jeden! Brawo! Prosimy raz jeszcze o wielkie, naprawdę energetyczne brawa. Nowa fabryka Grupy Azoty rozpoczęła produkcję oficjalnie. I dziękujemy serdecznie za ten bardzo ważny i symboliczny start. Andrzeja Derę, który w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, odczyta list okazjonalny. Witamy bardzo serdecznie. Z doświadczenia wiemy, że dużo raźniej na tę scenę wchodzi się przy aktualnej. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Premierze,
szanowni panowie parlamentarzyści, szanowny panie wojewodo, ekscelencjo, panie ambasadorze, ekscelencjo księże arcybiskupie, szanowni państwo prezesi, szanowni państwo. Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na inaugurację produkcji gryfilenu, polskiego polipropylenu, w nowo powstałej. Szanowni państwo parlamentarzyści, panowie parlamentarzyści, panie wojewodo, panie prezesie, ekscelencje, panie burmistrzu, panie starosto, wszyscy samorządowcy tutaj obecni, a nade wszystko drodzy goście i drodzy rodacy, którzy uczestniczycie w tej wspaniałej, przemysłowej, można powiedzieć, uroczystości, celebracji. Kilka dni temu otwieraliśmy początek największej w historii Polski inwestycji zagranicznej. Inwestycji firmy, którą wszyscy na świecie doskonale znają. Inwestycji Intela. Dzisiaj otwieramy jedną z największych polskich inwestycji przemysłowych, a z całą pewnością największą inwestycję przemysłową ostatnich wielu, wielu lat. Inwestycja w polimery jest jednocześnie inwestycją w polską chemię. Chemię, której Polska notuje niestety deficyt handlowy. Dużo więcej towarów chemicznych nie tylko była bardzo potrzebna z punktu widzenia uzupełnienia oferty produktowej grupy Azoty, ale jest także ważna, kluczowa dla całej gospodarki Rzeczypospolitej. Honorable Prime Minister Mateusz Morawiecki, President Thomas Ince of Azoty Group, CEO of Hyundai Engineering, Mr. Hong Hyun-sung, President of KAIN, Mr. Tomasz Kinc, prezes Grupy Azoty. Panie ministrze, drodzy parlamentarzyści, ekscelencjo ambasadorze, ekscelencjo księże arcybiskupie, wszyscy prezesi, członkowie rad nadzorczych, przedstawiciele strony społecznej, pracownicy oraz współpracownicy przy tym wspaniałym projekcie. Szanowni państwo, to wspaniały moment, historyczna chwila dla Grupy Azoty oraz Kun Lee. Zapraszamy do nas. The stage is yours. Thank you for being here with us. Chairman Thomas Hintz of Grupa Azoty, member of Grupa Azoty, korzystać z tego wielkiego święta. Szczególne podziękowania dla zarządów Tarnowa obecnych i przeszłych, w szczególności dla zarządów pod wodzą pana doktora Wojciecha Bardackiego, którego determinacja spowodowała, że osiągnęliśmy finansowanie do tego projektu. Sukces naprawdę przyszedł nam z trudem. Tyle ryzyk, które zostało zidentyfikowane w trakcie realizacji projektu, nawet sobie nie wyobrażałem w momencie, kiedy przystępowałem do tego projektu w 2016 roku. Proszę państwa, projekt Polimery Police to pierwsza inwestycja typu Greenfield w nową fabrykę propylenu, polipropylenu. Mateusz Morawiecki, panie premierze, zapraszamy na scenę. Tak oto przechodzimy od słów do czynów. Było słowo dziękuję. Teraz i statuetka, i uścisk dłoni. Chwila dla fotoreporterów. Statuetka będąca dowodem wdzięczności za wkład i zaangażowanie w projekt Polimery Police.
Bardzo dziękujemy. Panie premierze, gdybyśmy mogli prosić o chwilę cierpliwości, pozostanie na scenie. Poprosimy. To będzie doborowe towarzystwo, ponieważ statuetkę otrzymuje również ambasador Republiki Korei w Polsce, pan Lim Hun Min. Panie ambasadorze, please join us on the stage. Yes, please. We would like to congratulate you. Thank you so much for all of your input in this very important initiative. And now we would like to take a photo. Pierwsze brawa, tak poprosiłem, proszę Państwa. This is one of those from the two. Pan prezes wręcza statuetkę. Dowód wdzięczności. Obietnica przekazania podziękowań i statuetki na ręce pana prezydenta. Poprosimy jeszcze o pamiątkową fotografię, jeśli można. Jest. Please stay on the stage. Statuetkę otrzymuje goes to you as well, and we'd like to take a photograph. I w ten oto sposób statuetki lądują w dłoniach wszystkich, których tu i teraz chcielibyśmy wyróżnić i statuetką podziękować. Chwila dla fotoreporterów, jeżeli chodzi o uścisk dłoni. I teraz, panie prezesie, jeśli można prosić o zajęcie tak może nieco bardziej centralnego miejsca. Kochani, macie panowie wszystko? Wracamy, tak? Dziękuję. Proszę. Tak, ja zostaję.